Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie na nowym serwerze pierwszym europejskim i oczywiście będziemy cisnąć sobie level. Od kilku dni nic tutaj nie robiłem, chyba tak naprawdę od soboty, oczywiście wiadomo, codzienna awka, jakieś tam środowiska, to nam dało troszkę expa, no ale taki główny content chciałem zostawić na odcinek, no i właśnie tak zrobiłem. Mamy bardzo fajne procenty, przede wszystkim tutaj na strefę mroku, dlatego że no już tam po 8, po 10%, nawet myślę, że ta strefa mroku da nam sporo expa. Może tutaj jakieś 13 piętro uda nam się ruszyć, też zaraz zobaczę. Tak czy inaczej, no dzisiaj na pewno kilka, jak nie kilkanaście, chociaż z tym bym, wiecie, nie przesadzał, no ale kilka leveli ładnych na pewno wbijemy, no i dlatego też nagrywam ten odcinek. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na nowym serwerze pierwszym europejskim, który w tym momencie, no ja to nagram we wtorek, wy to dostaniecie pewnie w środę, w tym momencie ma już powiedzmy około 1,5 tygodnia. No levelowo na pewno tutaj topki nie dogonimy przez dłuższy czas, dlatego że no jest jakiś bard, jest jakiś łowca demonów, druid, zwiadowca, berserki, jak widzicie, także no na pewno ich póki co nie dogonimy, no bo klasa nas troszkę ogranicza, no ale tutaj chociażby taki Namo, zobaczcie, 237 level, czyli on w tym momencie ma 23 leveli więcej od nas. Bardzo, ale to bardzo mocno pocisnął. On tutaj ma już runki w ogóle, przede wszystkim w swoich itemkach, ma już 3% w broni, ma też wszystkie itemy w ogóle aktualne, czyli na swój level. No i z tego co widzę, ma również same duże kamyki. Tu widzę, że jeden średni na siłkę, nawet generalnie te kamyki mu dają tam po około 330, 300 nawet 40, co niektóre 350 statystyk, więc no to jest bardzo dużo i dzięki temu te lochy na pewno sprawniej mu padały. Podejrzewam, że pachołki też już są ubrane w same epiki i w gemiki, więc no tu ładnie pocisną, no ale to niestety jest bardzo droga zabawa. No i tak patrząc jeszcze w tą topkę, no w top 30 jest tylko jeden paladyn, mamy jeszcze tutaj Thomasa Andersona, 236 poziom, mamy Bofisa, tu wam może zacznę w ogóle od topki, 223, no kilku tych paladynów tutaj, Lefty tak samo, 223, kilku tych paladynów z większym levelem się pojawiło na serwerze, no a my oczywiście musimy gonić. Co tutaj ciekawego się zadziało? Tak jak mówię, w ogóle wczoraj wleciał na kanał odcinek konkursowy z okazji 20 tysięcy subskrypcji. Kto przegapił, to zapraszam tam do obejrzenia i do wzięcia ewentualnie udziału. Natomiast, no mówię, z tego powodu, że właśnie nie nagrywałem z tego paladyna, to za dużo tu nie robiłem, bo taki główny content chcę zostawiać specjalnie dla was na odcinki. Więc tak, na szybko, aura trójeczka, jak widzicie, jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem, tak jak mówię, nagrałem to we wtorek. No i zarządca areny, przede wszystkim to ostatnio poleciały mi pierwsze klepsydry, czyli pierwsze skipy u kupca, więc kupiłem 7-dniowego, no ale tak to od startu, od tamtego poniedziałku tak naprawdę, no bo wtedy odblokowaliśmy zarządca areny, leciały mi same ulepszenia. No i tych ulepszeń, jak tutaj dobrze liczę, mamy 2, 4, 6, 7, 8, 9, dokładnie 9 ulepszeń, więc już prawie połowa, także no nie wygląda to tak źle. Oczywiście cierpieliśmy, bo podczas eventu epickiego nie mogliśmy jeszcze założyć sobie itemków z runkami, nawet broni tutaj, no bo wiadomo. Jednak mimo wszystko, no nie miałem nawet tego 1000 run, no bo ciągle mi leciały te ulepszenia, więc te runki powoli się zbierały, no ale tak to po prostu wygląda. Na pewno te ulepszenia w przyszłości oddadzą, bo może jak ktoś tam będzie, wiecie, ostatnie dwa, jedno ulepszenie na ostatnie dwa albo jedno czekał, no to my już będziemy mieli komplet. Na W60 w ogóle tak to wyglądało, no i może tutaj również odda. Dobra, co dalej? Tak naprawdę nic ciekawego, zaraz wam przejdę co do swojej postaci. Wiedźma, no to wiadomo, jeszcze nie. Pupilki w tym momencie troszeczkę, powiedzmy, lepiej wyglądają, dlatego że mam tutaj już sporo pupili połapanych, specjalnie jeszcze przed dzisiejszym odcinkiem sobie wszystko uzupełniłem co mogłem, złapałem tego dyniaka po północy dzisiaj, tego pajałonka wczoraj, tutaj wygląda to tak, ziemia wygląda w tym momencie tak, ogień zrobiliśmy już sobie na czompie 26 przejście w koguta, teraz już kogut jest szósteczka, no i mamy w wodzie, jak widzicie, złapanego delświna, no i dzisiaj w nocy
czyli po 18 będę mógł złapać tego ślimuna, bo to jest we wtorkową noc, no ale pupilki wyglądają nieźle, nawet tutaj po rankingu zobaczcie, jesteśmy w top 10 tych pupili, więc te pupile akurat nie wyglądają tak źle. Mogę wam od razu przy okazji pokazać to przejście, to było chyba na 7 trenerze, jak się nie mylę, 26 chomp, nawet bodajże 25 by wystarczył, ale tak już wiecie, nie chciałem na hama tego klikać, więc dokarmiłem to jedno jedzonko, no i na 26 chompie ten kogucik nam ładnie padł, no i w tego kogucika sobie standardowo przechodzimy. Jakiego ja mam w ogóle teraz trenera? Dokładnie 7, więc tutaj tak jak mówiłem, na tym robiłem bodajże to przejście. Dobra, tyle, lożków nie ruszałem oczywiście od ostatniego odcinka Gildyjka, cały czas robimy wyprawy, więc tutaj nic ciekawego. No i wszystko, topkę wam na starcie pokazałem, gildyjna topka, no to jeszcze nieważna, bo wszystkie gildie takie topowe robią wyprawy, twierdze też chyba jakoś nieważne, pupilki wam pokazałem, no i podziemia, w sumie też jesteśmy w top 20, nawet tutaj nie zwracam uwagi na ten ranking, tu co niektórzy już mają 9 serce, no ale to wiadomo, jednak jeszcze ten kolejny pakiet chyba od 250 poziomu daje duszę, jak się nie mylę, więc to też na pewno tam boostuje. No my w tym momencie serce 9 będziemy stawiać, no tak naprawdę za chwilę, nie? W zasadzie za chwilę, bo nam brakuje tylko 1300 niecałe dusz, żeby to serce lecieć na 9, więc no nie wygląda to tak źle. Twierdzę postawiłem 12, teraz kwatery robię na 10, no i tyle, nie? Salka cały czas 10, raczej tutaj nic więcej nie ma do pokazania. Dobra, myślę, że możemy zaczynać i przede wszystkim to, co muszę zrobić, to to, że muszę wymienić gemiki. Gemiki, zobaczymy jak nam to będzie lecieć, no ale szczerze mówiąc ostatnio zrobiłem bardzo słabą rzecz, mianowicie wstałem rano, zalogowałem się na telefonie na konto, zobaczyłem, że mi poleciał dobry gem, myślałem, że to gem na siłę i wsadziłem do broni, bo w tej broni miałem stary, tam jakiś mały, 200 mi dawał tylko, no i właśnie potem wieczorem dopiero tak naprawdę, już na sam wieczór jak robiłem skana na SF Toolsie, okazało się, że to nie był gem na siłę, tylko to był gem na HP. Jak widzicie, mój rozstrzał statystyk teraz wygląda tak, że mam prawie 7000 tego HP, no i zaledwie nie całe 6600 siły, więc musimy tutaj zdecydowanie do broni wrzucić siłę. No i jeszcze mam dwa stare gemy, mianowicie tutaj w klacie i bodajże, dokładnie tutaj w wisiorku, no i te gemy również przed tym klikaniem lochu chciałbym wymienić. Jeżeli chodzi w ogóle o gemy, to też nie jest najgorsze, bo nawet jak mi będą leciały na inne klasy, no to zawsze sobie tutaj delikatnie ubierzemy te pachołki, więc powiedzmy, że są to jakieś plusy, no ale jednak nie chciałbym na to jakoś giga dużo wydawać. Dobra, mamy mały gemik na siłkę, więc to jest fajne. Powiedzmy, że wymienimy ten, może nam poleci średni albo duży jeszcze, no to wtedy wsadzimy do broni. Mamy szczęście, no szczęście niby też bym mógł wrzucać do tych pachołków, ale powiem wam, że jakoś mnie to tak bardzo nie przekonuje, więc to szczęście będę po prostu sprzedawał. Dobra, mamy teraz duży na szczęście, no właśnie, więcej nam leci na szczęście niż jakiś innych, ale dobra, to jest dobre, bo mówię, może dzięki temu dzisiaj tą strefę mroku pociśniemy. Okej, mamy średni na siłę, dobra, na razie go zostawię, bo on pójdzie ewentualnie do broni. No i jeszcze jednego na siłkę będziemy potrzebować. A, zapomniałem, teraz mam tylko jednego slota. Kurde, ostatnio, nie wiem, już wam to mówiłem na tym odcinku konkursowym, ale jakoś tak straszno mam chrypę i nie wiem od czego to jest. Jak coś więcej gadam, zresztą to słychać, to mi ten głos tak się, takie mam voice cracki, nie mam pojęcia skąd to się wzięło, to niedobrze. O, mamy duży na HP. Duży na HP to możemy pewnie podmienić za któryś. 350 prawie, no właśnie. Te gemy to w ogóle już tutaj są stare, ale widzę, że tu mamy 2, 3, 6, okej. To tego sobie podmienimy zdecydowanie, no i dobra, lecimy dalej. Jakaś siłka? No niestety nie. Mamy coś dla Kunegundy, to też jest na plus. Dalej, dalej. No bardzo drogie jest to kopanie, no dlatego ja wam mówiłem, że ja wolę tego unikać. Widziałem w ogóle, że jedna osoba mi tam napisała komentarz, dlaczego tych gemów nie wymieniasz, dlaczego to, dlatego tamto. No właśnie dlatego, że zobacz, już w tym momencie wydałem 800 grzyba, nie? A póki co dostałem, no powiedzmy, 3 gemy dla siebie, nie? A zobacz ile tutaj dla innych klas postaci, więc no to jest strasznie nieopłacalne, no ale musiałem to zrobić. Dobra, następna zręczność. Okej, to chociaż Kunegundę ubierzemy, tylko zobaczmy, no najlepiej ten wisiorek będzie. Pyk, w ten sposób, no i dobra, no daj jakąś siłkę, kurde, no i znowu duży na szczęście. Jezu, jak potrzebujemy wszystko, tylko nie szczęście, to nam leci bardzo dużo szczęścia. Ja nie wiem, jak to działa, no ale chyba to wszystko, wiecie, obserwują nas tam, nie? Następny na szczęście, średni teraz. No daj jakąś tą siłę, proszę cię, duże HP. No nawet ta mała siła już by była okej, nie? Nawet mała siła,
Ale no niestety, dobra, no wymienimy tutaj, niech będzie tego HP, no i jeszcze, dobra, jest duża siła, pięknie, czyli wymieniamy sobie tak, teraz tutaj i dużą siłkę 350, potężne, dobra, warto było trochę poskipować, potężnie dużo siły, no i dobra, teraz to wygląda o wiele lepiej, trochę wydaliśmy, no ale przynajmniej już mamy to wszystko powymieniane. Dobra, jeszcze wam mogę pokazać portal, w ogóle pierwszy raz miałem sytuację, gdzie portal drugi nie padł mi od razu, tylko tam... W sensie, no wiadomo, jak ja zaczynałem na nowej klasie, jak już tam dobiłem taki wyższy poziom, no to wtedy portal mi padał pierwszy, powiedzmy tam, nie wiem, 5-6 dnia serwera, no i potem 7 czy tam po prostu kolejnego, cały kolejny portal robiłem na raz. Niestety na Paladynie tak to nie wyglądało, ten drugi portal musiałem dobijać, to już wam mogę w sumie odznaczyć, no i teraz spróbujemy trzeci. Wymieniliśmy te gemy, jesteśmy dość mocni, może udałoby się to zrobić, obejrzymy sobie tą waleczkę, natomiast ja tutaj w międzyczasie odpalę sobie Sevtoolsa, żeby się zalogować. To jest kto? To jest wojownik. No nie wygląda to na razie jakoś giga dobrze. Nie wiem, czy ja też nie będę chciał broni dzisiaj zmienić, wiecie, żeby tą brońkę sobie znaleźć jakąś z runką już. No ale dobra, Jezu, jak te walki długo trwają, ale no chyba nie damy rady. On ma dopiero połowę. No niestety, no właśnie, to nie wygląda zbyt dobrze. No my tu jesteśmy po fireballu, powiedzmy, chłopcem do bicia, nie? Będziemy musieli jutro go dobić, ten portal, no ale trudno. Dobra, czyli robimy teraz skana. Jestem najbardziej ciekaw, jak wygląda ta szansa na 13 piętro. To mi tak chodzi najbardziej po głowie, zobaczmy sobie. Po tej wymianie gemów 13 piętro 0,72. No to nie jest jakoś giga dużo, nie jest też giga mało, ale dobra, na początek strefa mroku, bo na te strefy mroku mamy naprawdę dokładnie duże procenty, no i to powinno padać bardzo, ale to bardzo łatwo. Tu mamy punkty życia, no ale nic z tym nie zrobimy. Słabsza jest zbrojka, więc lecimy dalej. Teraz mamy odrażającego demona, no on też powinien paść łatwo, dokładnie. Jest 215 level. Mamy również jakąś różdżkę dla Magusia, zobaczmy. Plus 5, fajny rozrzut i 3% runka. No to zdecydowanie... Wymienimy sobie. Myślę, że przede wszystkim ta runka da tutaj dużego boosta. No i teraz mamy coś na zręczność. To będzie dla Kunegundy. Zobaczmy. Plus 32. Bardzo dużo. Okej, no niestety muszę gemik zamienić, no ale trudno. To możemy sobie zrobić. Dobra, i lecimy dalej. Teraz mamy kolejny loszek. Okrutną tarantulę. No to też nam powinno łatwo popadać. Na wieżę mamy 51%, więc to też jest bardzo, ale to bardzo dużo. Aha, co w ogóle jeszcze? Co do tej mojej postaci? Przede wszystkim stojak, jak widzicie, mi poleciał. Już jakieś tutaj sobie prowizoryczne EQ ogarnąłem do awki. Póki co 8% do PD. Jak będę miał więcej runek, to już zrobię sobie 10%, no a potem będę dorzucał tego golda standardowo, jak to zawsze robimy. Dobra, tu mogę w sumie też wymienić. Lustro, o którym wam nie powiedziałem w odcinku sobotnim. W sensie nagrywałem w sobotę, wrzuciłem w niedzielę, więc powiedzmy w niedzielnym. Lustro poleciało mi w piątek, po tym streamie z klikania, z którego zapis też na kanał wleciał. Całe lustro udało mi się skompletować, więc to też na pewno na plus, także to takie dwie rzeczy, o których powinienem wam jeszcze powiedzieć. No i chyba tyle. I generalnie tu mi chyba solidność padła w międzyczasie, no ale tak jak patrzę, to chyba nic więcej. Tutaj alter ego, no to w tamten piątek, tak jak wam mówiłem. I chyba tyle, jak tak patrzę. Nowe koło fortuny to po podziemiu, dziennik to wam też opowiadałem, no święty graal, tutaj to, dobra, tyle, no także okej, nic więcej powiedzmy się nie zadziało. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy wojownika, dokładnie, on powinien paść szybko. Zobaczmy, co my w ogóle jeszcze potrzebujemy, oni są w sumie wszyscy ubrani, tylko jeszcze Barbar nie ma butów. Dobra, to w razie czego temu Barbarowi ogarniemy. No niestety dzisiaj jest mało rozmontowań, więc prędzej czy później będziemy to musieli sprzedawać, no ale trudno. No, mamy jakiś wisiorek znowu na wszystkie staty. Zobaczmy, minus 34, minus 28, no też nie, no runka niby fajna, ale to jest 1%, nie ma co się napinać, lecimy dalej. Dobra, no właśnie to jest też to, że oni łatwo padają, łatwo to idzie, no ale ekspadają tyle co nic. Teraz mamy 216 poziom, mamy jakiś trinkecik, punkty życia również. O, i dla Kunegundy to jest bardzo fajne. No tak, dobra, dla Kunegundy może zostać. No i właśnie, teraz już nie mamy rozmontowań, to ja mogę sprzedać. No i zaraz będziemy niestety musieli te epiki sobie wywalać. Teraz mamy jakiegoś wojownika, jeszcze go ubijemy. Okej, coś dla Kunegundy. Plus 21, łączna odporność, fajne. Możemy wymienić jak najbardziej. W ten sposób lecimy dalej. Teraz jest poczwara. Tu chyba nie będzie w ogóle żadnych magów, więc nie będziemy mieć raczej żadnego bloka. Teraz jest zwiadowca i potem chyba dwóch wojowników będzie w tym lochu, jak się nie mylę, wiesz?
więc powiedzmy bez tragedii, no ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No kurde, ten 220 chociaż level chciałbym wbić, no ale ciężko to idzie, nie? Ciężko to idzie, nie ma co tutaj mówić. Teraz no to ta wymiana tych gemów nam akurat pewnie sporo dała. No ale tak czy inaczej nie jest to wcale takie proste. Na co my jeszcze mamy fajne procenty? Tak naprawdę tylko ta strefa mroku. Mamy na 13 piętro 0,72, więc malutko, ale spróbujemy go ubić zaraz. No i jeszcze smoczy skarbiec 0,02. No tego oczywiście nie ruszam, bo to nam daje tyle expa co nic, więc nie ma totalnie sensu. No ale dobra, no żeby to zrobić, to my musimy... Okej, może wiecie co, może przerwa tymczasowa. Aha, my jeszcze przecież tornado mamy. Ale to za chwilkę, to tornado za chwilkę. Teraz jeszcze spróbujemy porobić wieży, bo ta wieża nam może pomoże się przebrać, dokładnie. No i dzięki temu może tutaj jeszcze dalej coś pociśniemy. Raczej tych wież zrobimy sporo. Mamy dopiero 27 wieżyczkę. Okej, co my tutaj mamy? No dobre to jest. W ogóle myślałem, że jeszcze może ja i tak nie ulepszam na razie itemków, bo mi po prostu szkoda, więc myślałem, że może ewentualnie jeszcze tutaj dla nas coś poleci, no ale póki co to same rzeczy dla pachołków. Tu mamy coś na siłę, to może dla... plus 3, dobra. Czyli to mieliśmy nowe. Okej, no trudno, a zobaczmy dlatego będzie dobre. No i co? No i ja tu muszę niestety sprzedawać. Będę sprzedawał to, co mi daje najmniej kryształu. Aha, jeszcze mogę to na przykład wrzucić do kibelka i to mi da też mało kryształu, dokładnie, więc zrobimy tak. No i jeszcze tutaj jeden slocik będzie wolny na jutro, żeby w razie dalej pocisnąć. Mamy znowu trinket na inteligencję tym razem, zobaczmy, jak to wygląda. Plus 1, no nie ma sensu. Lecimy dalej. 30 wieża padła, no tego chyba nam dzisiaj pójdzie sporo, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu wszystko 500+, czyli lecimy sobie do wyrzucenia. No i dalej, no to będzie padać bardzo ładnie. No właśnie dlatego chciałem ten odcinek nagrać, bo powiem wam, że już no trochę dni straciłem, powiedzmy, nie? Już tak naprawdę we wtorek, jeszcze tam we wtorek trochę tą postać przebrałem, ale to tak delikatnie. No ale tak jak wam mówię, czuć tu było. W ogóle teraz to będzie praktycznie tak wyglądało, że co kilka dni będzie można jakiś odcinek robić z tego paladyna, dlatego że tutaj jesteśmy na tym etapie, gdzie co chwilę coś się będzie działo. Tu ewentualnie jakieś tam, ile to daje? O, to daje dużo, dobra, dobrze, że nie sprzedałem. Jesteśmy na takim etapie, że jakieś pupilki połapiemy, trochę tam nam golda w staty dojdzie, zobaczcie, ile nam ta wieża daje golda. Tu coś zrobimy, tu coś zrobimy, no i wiecie, i zawsze to będzie na plus. Dobra, to możemy sprzedać, cyk, dalej, lecimy w tą wieżyczkę, na razie tego SF Toolsa sobie zamknę, tu się wszystko nagrywa, w ogóle jak mam inny kolor koszulki niż czarny, to takie dziwne są takie jakby falki nad barkami moimi, dziwnie to wygląda, no ale okej, trudno, paseczek możemy jak najbardziej zamienić, no i to teraz wyrzucę i okej, teraz mi już wszystkie dają po 600-700 tego kryształku i lecimy dalej, teraz mamy amnezję rublikową, zobaczymy, to nam jeszcze padło. Znowu coś dla Magusia. No te buty... A, nie zobaczyłem, ile to dawało kryształu. Dobra, trudno. Te buty by się przydały, nie? Te buty by się zdecydowanie przydały. Tu mamy dziurę, więc jak najbardziej możemy podmienić to w ten sposób. Nie będę musiał dziury robić potem. Lecimy dalej. To już jest 40 wieża. No właśnie. Aha, i mamy jakiś wisiorek, zobaczcie. Plus 24, premia do złota 2%, to jest dobre. Nie daje to nam to jakoś giga dużo, aczkolwiek mamy runkę, nie? Więc ja potem będę mógł ewentualnie te punkty życia sobie dorzucić do tego, powiedzmy, tylko że no to muszę mieć więcej itemków z runkami, żeby chociaż 5% się z tego zrobiło, bo tak to nie ma większego sensu. Tu mamy 25, ale dużo pancerza tracimy i my tego pancerza mamy na barbarze 43%, tylko to nie, to chyba oplujemy, nie wiem, czy to był dobry wybór, czy też nie, no ale trudno. Dobra, kolejny. I teraz mamy jakiś uczek tutaj dla Kunegundy. Spoko, spoko, jak najbardziej. Zwłaszcza, że jeszcze mamy runkę. Jak najbardziej możemy to sobie wziąć. W ten sposób i dalej lecimy. Teraz jakiś maguś znowu. 18 milionów golda już tutaj mamy. No bardzo, ale to bardzo dużo. Tu już powoli czuć, że jest jakiś taki problem, powiedzmy. Napotykamy, jakoś to ciężej idzie. No ale jeszcze myślę, że troszkę sobie tej wieży zrobimy. Ja chyba do tego 13 piętra to jest w ogóle wojownik, więc ja chciałbym jakąś brońkę znaleźć na siłę. No i te bronie mi już w ogóle dają tutaj sporo, zaraz wam pokażę. Znowu mamy wisior na siłę, zobaczmy. Tu coś dla Barbara, plus 8 jest miejsce, są punkty życia. Jak najbardziej możemy to sobie zamienić. Dobra, dalej. Teraz kto? Teraz wojownik. To on chyba padnie szybko. No jeżeli się na czymś tutaj zablokujemy, to wydaje mi się, że na Magusiu jakimś. Tak coś czuję. No ale dobra. Dobra,
na razie póki możemy to klikamy i są buty, dobra, idealnie, są buty i to jeszcze z dziurą, okej, więc teraz ile w ogóle ten barbar ma teraz pancerza? 50%, dobra, czyli to przez te buty miał tak mało, a w zasadzie przez brak tych butów, no ale nieważne, nieważne, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Zwiadowca, lustereczko, 286 poziom, no i co? No i nie widzę tutaj chyba jakiegoś większego potencjału, powiedzmy, żeby to, chociaż nie, dobra, jeszcze padło, 44 pokonana, mamy coś znowu dla Magusia, zobaczmy, no nie przyda nam się, czyli tak... To możemy wywalić, to sobie zostawimy. No sporo tego kryształu marnuje, no ale chyba lepiej zmarnować trochę kryształu i dostawać codziennie więcej golda, zawki poprzez robienie tej wieży, aniżeli wiecie, potem sobie... no potem nie mieć tego golda, nie? Ten kryształ to tam prędzej czy później się uzbiera, zresztą no widzicie jak to wygląda na W50, tam mam tego kryształu od groma odłożonego, bo ja po prostu będę na każdym koncie robił tak samo, czyli do momentu, powiedzmy od jakiegoś poziomu tam, nie wiem, 380, coś takiego, będę sobie tutaj itemki oczywiście ulepszę razy 10, nie będę bardziej, no bo nie ma co, no i będę ten kryształ zbierał, 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 aż w końcu będzie etap, gdzie będziemy klikać lochy i wtedy dopiero sobie wszystko ulepszę. Na W50 będę miał jedne z mocniejszych itemków, jeżeli chodzi o ulepszenia, właśnie przez to, że tak zrobię, więc myślę, że jest to na pewno dobry pomysł. Dobra, wydajemy tego golda, bo jego mamy od groma, z tej wieży nam poleciało bardzo dużo, więc polecimy sobie tak, 1500 tutaj... No i powiedzmy 1500 tutaj, boków chyba na razie nie ruszam, tak mi się wydaje, że nie ma sensu ani szczęścia, to jak będzie jakiś event golda, w ogóle teraz będzie event golda w ten weekend, między innymi, więc sobie po prostu... pociśniemy, jeżeli chodzi o boczki wtedy, no bo tego golda nam poleci sporo, no ale jeżeli chodzi o powiedzmy tego, to co nam leci teraz na odcinku, to boków na razie nie ruszam, będę leciał w same główne statystyki, zostawię sobie powiedzmy, nie wiem, z 2 miliony może, nie wiem ile teraz te bronie kosztują, ile to, a nie, to kosztuje o wiele mniej, dobra, to z milion sobie zostawię po prostu, czyli teraz już chyba wszystko poleci w siłkę, tak mi się wydaje, tu jeszcze wiecie, jeszcze taki boost powiedzmy przed tym 13 piętrem. Dobra, powiedzmy jeszcze z dwa, żeby było równo. No i co? Teraz do tornada możemy iść. To tornado też nam na pewno ładnie popada. Tu zawsze jakiś levelik. No to będziemy musieli wszystko sprzedawać. Co dzisiaj chce wiedźma jeszcze? Buciki. Dobra, to będę pamiętał, żeby buty do wiedźmy dawać. Które to jest tornado? 142. No poleci nam raczej to tornado. Oczywiście też w międzyczasie cały czas sobie tutaj ogarniam itemki do klasera, nie? W tym momencie tego klasera mam 75,5%. Teraz no dużo tych wież zrobiłem, więc to też mi tam wzrosło. No ale właśnie jeżeli chodzi o tutaj to co robię tak na co dzień, no to codziennie przeglądam tą topkę, żeby te nowe epiki do klaserka sobie zdobywać, no i tam jakieś jeszcze inne rzeczy, takie które może nie są zbyt ciekawe na odcinki, ale po prostu robię to, żeby ogólnie tutaj no postać cały czas szła do przodu. W swoim tempie jesteśmy paladynem, ile wbiliśmy w ogóle leveli? Zaczynałem z 214, 3 levele póki co, no nie ma szału, no ale my na razie nie klik, w sumie to klikaliśmy głównie wieżę, która nie dawała za dużo levela, więc no mówię, szału nie ma, ale dobra, zaraz tutaj polecimy dalej, jak się na jakiejś tej wieży zablokujemy. Może dobiję 218, tak coś za mną chodzi powiedzmy, dobiłbym ten 218, poszukałbym jakiejś brońki, bo te bronie już mi już na pewno będą dawały dużo, no i wtedy mógłbym atakować to 13 piętro, już wydaje mi się, że ponad 1% będę miał na spokojnie, jak nie więcej, no ale dobra, zobaczymy. Na razie to tutaj nam troszeczkę się zablokował ten nasz paladyn, 158 tornado, no trochę dalej poszło, no ale tu mamy jakiegoś woja i bardzo możliwe, że to jest jakiś mniejszy bloczek, którego na ten moment nie będziemy w stanie kliknąć. Może ja dalej tego golda wydam, powiedzmy do jakiegoś 1600 i resztę w HP, żeby znowu nam z milion zostało w ten sposób i dobra, i teraz lecimy sobie tutaj, no i okej, niech będzie tyle, 1515 w podstawie, no i co, nie? Padnie nam to, może skanik jakiś, zobaczymy jak tam w ogóle wygląda ta strefa mroku i jak to się pozmieniało w tym momencie, żeby ogarnąć, czy może coś innego warto by było klikać. 13 piętro już mamy 2,5%, zobaczcie, to w ogóle jeszcze chyba przed wymianą broni my to zrobimy. Na wieży już mamy 0,40 zaledwie, więc dobrze, że już dalej wieży nie klikałem. No i co dalej? Ruiny Gnark, poczwara, czyli to, na to mamy jeszcze 2,60. Dobra, czyli tą poczwarę jeszcze powinniśmy zrobić, dokładnie. Mamy jakiś hełmik dla Kunegundy, plus 12 jest to, no, klejnot
muszę odzyskać. Jakbym musiał robić dziurę, to mnie wymieniał, ale tylko odzysk klejnotu, to jeszcze nie ma tragedii. Teraz mamy woja, ten woj powinien nam paść, mam przynajmniej taką nadzieję. No i potem ostatni to jest boss, również wojownik, który nam chyba też padnie. No i dokładnie, mamy 218 level, coś dla wojownika, zobaczmy, plus 24. To nam daje 744, dobra, czyli ja sobie to wywalę i zrobimy sobie tak, okej, niech będzie. No i co, i zamknę to chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Wojownicy to raczej nie jest jakiś ogromny problem, dokładnie. I mamy póki co strefę mroku wyczyszczoną. Tutaj plus 5, tutaj plus 2, bardzo mało kryształu, dobra. Czyli co, czyli na razie spokój, teraz sobie polecimy w tą strefę światła. Tu mamy to 13 piętro, licho piekielne. No, porobimy coś, w sensie no, porobimy, poklikamy po prostu, spróbujemy go ubić. Na niego mieliśmy w tym ostatnim skanie 2,30%, teraz jeszcze dobiliśmy level. No i dokładnie, mamy to bez jakichś większych problemów. Mamy tutaj jakiś wisiorek, ten wisiorek nie jest wybitny, aczkolwiek on nam się przyda do kibla, więc ja chyba zrobię tak, że to sobie wywalę i zrobimy to w ten sposób. No jednak ten kibelek musimy codziennie sprawnie uzupełniać. Dobra, obejrzymy tą walkę może, bo to chyba pierwsza taka, powiedzmy, ciekawa. Mamy 220 level, więc powiedzmy 6 leveli póki co wbite, nie ma tragedii. Zobaczmy, jak to tu wyglądało. No i co, teraz chyba wymienię broń, tak mi się wydaje. Teraz już chyba to będzie odpowiedni moment. 6 leveli wbiliśmy, a tamte bronie już na 214 mi dawały na plus, więc teraz musimy poszukać jakiejś, zobaczcie, plus 34. Tylko że no brońka musi być zdecydowanie z runką jakąś, no i najlepiej na siłę. Chociaż teraz mamy w tym 13 piętrze Magusia, więc no na HP może też nie być najgorsza, no ale dobra, zobaczymy, co nam pierwsze poleci. No i oczywiście rozrzut jakiś sensowny. Tu plus 2. No runę to my możemy zamienić, bo runę chyba w tym momencie możemy mieć max plus 3, jak tak się dobrze orientuję. Natomiast no, żeby to było, żeby ten rozrzut był sensowny, no i żeby chyba chociaż 30 nam dawała, nie? To 30 to taki minimum. Kiedyś musieliśmy szukać brońki, która będzie miała dziurę, bo jeszcze nie mieliśmy kowala. No a teraz możemy szukać byle jakiej, tylko no ona musi mieć niestety runę. I teraz znowu pojawia się problemik, żeby to była runa i żeby się jeszcze trafiła dobra broń. No ale trochę o, i tam zmisowałem, no właśnie. Ale trochę porolujemy, zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, czy w miarę szybko tutaj znajdziemy. No to by było dobre, tylko że zobaczcie, to jest na siłę, no ale górny jest słaby, nawet mniejszy od naszego. No i jeszcze dodatkowo 28 średnich, no to nie bardzo, nas to jakoś nie jara, powiedzmy. Dalej, teraz mamy na zręczność, no też nie bardzo. Tu w ogóle mamy bardzo duży ten rozrzut, nie? To ciężko będzie znaleźć coś jeszcze większego. No ale chociażby był taki sam, to by było na pewno miłe. Tu plus 26 tylko, tutaj na razie sobie odpuszczę. Dalej, mamy siłkę, o zobaczcie, 540, no też nie, no jeszcze bym coś lepszego chciał znaleźć, no żeby ten górny był 600 chociaż, nie? No na HP, no nie, jeszcze poszukać, jak już zmieniać to na coś zdecydowanie lepszego, chociaż to możemy, wiecie, szukać i szukać w nieskończoność. Wytrzymałość, szczęście, tu mamy na, o, tamto na inteligencję by było fajne, chociaż nie widziałem, ile tam dawało na plus średnich, ale chyba nie jakoś malutko. Tu plus 30, no ale niestety, dobra, no lecimy dalej. Może jakiś epiczek przy okazji poleci. Plus 34 na siłkę, prawie 600 górny, no nieźle, chyba to wezmę, tak wam powiem, dlatego że no ten górny namaga się bardziej przyda, tu jakby zdecydowanie. W ogóle mogłem poczekać z tym rzucaniem do kibla i tą broń wrzucić, jak i tak odzyskuję klejnot, no ale trudno. Dobra, i zobaczymy teraz procenty. Mówię, na Magusia raczej górny rozrzut by był lepszy, no ale zobaczymy, jak to wygląda teraz pod względem tych procentów. Może się uda go jak... Ej, uda się, 3% na niego mamy ponad. Dobra, to wróżek Henryk nam jeszcze padnie. Czy tutaj już mogę zacząć budować? No jeszcze troszkę. Mógłbym te ataki zrobić, ale to już może po odcinku po prostu. Dobra, lecimy do tego wróżka Henryka. Cyk, 360 level. O, proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. I mamy 222, mamy karuzelę z idolami odblokowaną, ale to nam na razie nic nie daje. Mamy również jakiś, no szkoda, że znowu na wszystkie staty, ale dobra, zrobimy to sobie tak i zostawimy do kibla znowu. No i zobaczmy tą walkę, to było dość szybkie.
Myślałem, że gorzej nam to pójdzie. No, jakieś tam kryty, dobra, nie było tak źle, okej. Czyli kolejny skanik, zobaczmy sobie teraz, bo teraz mamy chyba wojownika i on będzie raczej problematyczny, tak mi się wydaje, ale zobaczmy. Na wieży mamy 0,69, na smoczy skarbiec 0,18, no i na 13 piętro 0,01. Niedobrze, bo bardzo małe procenty i raczej tutaj ciężko już będzie coś więcej wycisnąć, powiedzmy. Ale wiecie co, może jeszcze zrobimy coś takiego, że ja spróbuję, mogę już ten klucz dostać, no nie? Mogę na pewno, tu mam zaptaszkowane. Jeszcze się przeloguję, bo teraz ta gierka działa tak, że wiadomo, mogą być jakieś problemy niestety i może coś tam nie zaliczyć. O, mamy gemik na siłkę, średni, to akurat na plus. Powiedzmy 2-2-1 tu mam i to jest chyba najsłabszy mój, dokładnie. Czyli to 2-2-1 sobie wymienię, dobra, zawsze to jakiś buścik. Teraz mamy na HP, czy by nam się przydał? Może jakiś słaby na siłę, 2-5-8, 2-9-4, 2-5-8, może wymienię, bo my mamy tego HP bardzo mało, jak jeszcze zmieniliśmy tą brońkę, a tej siły bardzo dużo mieliśmy, teraz chyba ten rozrzut jest taki w miarę okej. Dobra, lecimy dalej, teraz niestety szczęście, no ja bym chciał ten kluczyk kolejny, żeby zobaczyć jak to nam pójdzie, mamy jakiś gemik na zrękę, zobaczmy. Możemy sobie jak najbardziej go dorzucić. Może jeszcze jakąś wieżę dzięki temu zrobimy. A, jeszcze to tornado będę chciał popróbować, ale to zaraz, bo może po tej wymianie broni nam pójdzie i dokładniej. Mamy kluczyk, no i zobaczmy, czy to by nam dalej poszło. Teraz mamy żywiołaka powietrza, zwiadowca, chyba do zrobienia, tak mi się wydaje. Dokładnie, mamy jakieś rękawice. Rękawice bardzo fajne, więc wymienimy. Tylko musimy miejsce na klejnocik zrobić. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Jeszcze tu może troszkę wyciśnie 9 leveli już, 223 dobity, fajnie. Mamy jakieś buciki, no sporo pancerza na plus 11, ale nie mają dziury, czyli bym musiał dziurę robić. Chyba opluję, zrobimy to sobie w ten sposób. Dobra, dalej, teraz mamy woja, woj też nam padł bardzo łatwo. Mamy coś dla zwiada, ale to są rękawice i mało kryształku, więc opluwamy. Teraz mamy aligatora cienistego, czyli również wojownika, dobra, on też nam siedzi. Mamy coś na wszystkie staty. Zobaczmy, nam się nie przyda, temu się nie przyda i Magusiowi też się za bardzo nie przyda, czyli możemy to wyrzucić niestety. Co zrobić? Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy pirata Johna Passat Monsuma, kolejny wojownik, cyk. I znowu nam siadł, ale rękawice to my dopiero co wymienialiśmy u zwiadowcy, więc dobra, dalej. Zobaczcie, ile my musimy pokonać. Już pokonaliśmy chyba 5 dokładnie w tym nowym lochu i dopiero nam dało około 1 level, więc no ten XP jeszcze w tym momencie nie jest jakiś giga duży. Myślę, że już gdzieś tutaj na tym etapie to będzie wyglądać tak, że dwóch przeciwników da nam level, albo tam trzech przeciwników, że to będzie o wiele sprawniej szło, no ale w tym momencie niestety są problemy. Dobra, jeszcze jeden skanik, zobaczmy. Bardzo mi tutaj, o Jezu, co mi się stało? Strasznie mi słońce świeci i całkiem mi się green screen rozwalił, a jeszcze mam roletę zasłoniętą. No właśnie, tak coś czułem. Czekajcie moment, czy ja to dam radę jakoś naprawić w tym momencie. O, teraz trochę lepiej. Teraz troszkę lepiej, no ale to i tak tragicznie wygląda. Sorry, nie zauważyłem, bo miałem SF Toolsa odpalonego. Sorry, no ale jest jak jest. Bardzo dzisiaj słońce mi tutaj świeci. Okej, robimy tego skana, nie ma co. Czasem się tak dzieje i zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. 0,40 mamy na niego, na 13 piętro 0,02, no i na wieżę mamy prawie 2%, no to może jeszcze tą wieżę by nam się udało kliknąć, może jeszcze ta wieża by padła, no ale najpierw to tornadko spróbujemy dalej. Wymieniliśmy tam jakieś gemy, brońkę chyba też wymieniliśmy, to już było po tym tornadzie, więc spróbujemy sobie zrobić tak, żeby po prostu jeszcze wbić chociaż ten 224, na pewno by było miło, wtedy byśmy wbili równe 10 leveli, fajnie by było wbić 225, dlatego że wiadomo, wtedy bym mógł powiedzieć, że kilkanaście leveli jednak udało nam się wbić, tak jak powiedziałem na początku i zapowiedziałem, powiedzmy, na tym odcinku. No ale niestety, chyba tego już nie zrobimy dzisiaj. No wieża expa nie daje, tu mamy jakieś bloki same, dobra, ten nam jeszcze padł, okej, coś tutaj się jeszcze ruszyło, jeszcze jakiś goldzik nam wpadnie, to też na pewno na plus. Teraz mamy, no tych, może ci wojownicy to były jakieś bloki, może jak oni nam padli, tych dwóch, to teraz jakoś to z górki pójdzie. Mamy samych magów, zwiadowców, zobaczcie, no jakoś to idzie, powiedzmy. Troszkę nam jeszcze golda tutaj poleciało, to damy sobie w HP. W sumie to już mogę całego, bo broni to ja i tak tutaj już nie będę wymieniał. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy jakiegoś wojownika po raz kolejny.
No i właśnie, czy jeszcze by się udało? No mamy prawie pół levela, jak tak patrzę. Czy jeszcze byśmy coś tutaj kliknęli? No oby on nam jeszcze padł. Kurde, no ale to i tak nie da jakoś dużo expa. To jeszcze zdecydowanie o wiele więcej byśmy musieli tych przeciwników w tym tornadzie pokonać, żeby nam tam 225 level wpadł. No ale chyba będzie to ciężkie. Dobra, jeszcze z 15 grzybów powiedzmy. Jak on nam nie padnie, to trudno. To na razie sobie dajemy spokój. No i tak, 10 leveli wbite. Myślę, że progresik naprawdę zacny. Teraz znowu będziemy musieli troszkę dni poczekać i polecimy po prostu dalej. Dobra, ta wieża jeszcze prawie 2% na nią, więc ją jeszcze może się dzisiaj uda pokonać. No też tak z 50 grzybków, może ze 100. Bo to i tak jest, wiecie, jak to nam padnie, to potem na kolejną pewnie będą małe procenty. To już jest takie dociskanie na chama. No ale dawaj, no może by się udało, halo, jakoś tak przycisnąć to bardziej. No byłoby na pewno giga miło, gdyby te trzy świnki nam padły. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, nie udało się, trudno. Jedna wieża w tom czy w tom nie zrobi nam jakiejś kolosalnej różnicy. Wszystko. Sorki, że się rozwalił ten green screen pod koniec, no ale mówię, mimo zasłoniętej rolety, tak mi tu słońce akurat w tym momencie nadupca w okno, że nawet to nie pomaga. Topkę wam pokazałem na samym początku, to już tutaj nie będę. Progresik fajny, 10 ponad leveli wbite, więc nie tak źle. Coś tam, jakoś tam poszliśmy, powiedzmy, do przodu. Tu na ile to kosztuje? A już, o kurde, nie mam golda teraz. No to się załatwiłem. Dobra, no to cóż, no zrobimy sobie jedno przedłużonko gryfa, bo i tak bym musiał tutaj prędzej czy później przedłużyć. No i dobra, i serce na dziewiątkę na samym końcu odcinka puszczone. Wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonkiem oczywiście. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie również zostawić kciuka w górę, pamiętajcie o tym. Piszcie komentarze, jak tam wam idzie na EU1, jak tam wasz progresik. No i możecie również pamiętać o tym, że jeżeli chcecie, to wczoraj wleciał film konkursowy z okazji 20 tysięcy subskrypcji i polecam, jak ktoś jest zainteresowany, obejrzeć sobie i ewentualnie wziąć udział. Dzięki pięknie za uwagę, trzymajcie się i cześć!